Señoras y señores, Secret Concerts y la dirección de esta casa, AMAE, Academia de Músicos y Artistas en Escena, se complacen en presentar a Gina D'Amalfi en su primer álbum debut, Transformatia, junto a su banda de maravillosos músicos. Secret Concerts os desea que disfrutéis de un concierto único. Señoras y señores, con todos vosotros, Gina D'Amalfi. Album Transformacja. Jestem bardzo dumna, jestem po prostu przeszczęśliwa, ponieważ jest to moja pierwsza płyta, zwana debiutem hucznie i faktycznie tak jest. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie wiem, jaki to będzie roller coaster emocjonalny dla mnie dzisiaj, ponieważ bardzo długo pracowałam nad tym materiałem i długą drogę przeszłam nie tylko ja, ale także muzyka, którą dzisiaj niosę Wam. Mam nadzieję, że Wy będziecie czuli więcej niż nawet ja dzisiejszego wieczoru, bo chciałabym po prostu trafić do Waszych serc z tym, o czym śpiewam. Towarzyszą mi wspaniali, absolutnie za chwileczkę zobaczycie, muzycy. Po mojej lewej stronie Luca Pigino from Italy. Da Torino, Luca z Turynu, Mark Gregory z Wenezueli, tuż za mną Carlos Esteves, Carlos Alberto Esteves Aguiar, również z Wenezueli. I po mojej prawej stronie dołączył do nas zupełnie niedawno, dlatego że uznaliśmy, że warto wzbogacić gitarowe brzmienie o jeszcze jedną bardzo konkretną gitarę elektryczną. No i to jest właśnie Paolo Scialo z Rzymu. Natomiast cała już jestem teraz dla Was. Gotta fight, I wanna show you the tone. Got you feel afraid of the rich. I wanna free your ear, shouting hard. Don't let your goals keep holding you back. You gotta fight, I wanna show you the tone. You got you feel afraid of the rich. I wanna free your ear, shouting hard. Don't let your goals keep holding us back. I will never lose my fight. We'll never lose.
bardzo. To tak na rozgrzewkę. Powiem jeszcze, napisałam tę płytę najszczerzej jak umiałam. Na przykład piosenka Go On powstała na 3-4 akordach. I oczywiście bardzo się rozwinęła aranżacyjnie. Natomiast opowiada o tym, że trzeba walczyć o siebie. Walczyć o to, czego się naprawdę pragnie. I powinniśmy być jak po prostu ci rycerze, którzy prą do przodu, niezależnie jakie przeciwności mamy na swojej drodze. Ale się zgorzałam. Mucho calor, mucho calor. Yes, but it's beginning, it's beginning. No właśnie, chciałam powiedzieć, śpiewam też o tym, że powinniśmy walczyć o swoje marzenia, również o swoje prawa. Wszystkie, również dziewczyny w Polsce o tym wiedzą, jak bardzo trzeba walczyć i pilnować, żeby nie przeoczyć pewnych spraw, żeby nie zostało coś za naszymi plecami zmienione, tak żebyśmy się źle czuły w naszym kraju po prostu. I o tym jest piosenka Go On, że mamy prawo do tego, żeby wykrzyczeć shouting heart, to jest nasze po prostu krzyczące serce, które ma być wyrażone tak, jak czujemy. Następny numer to jest tak naprawdę początek wszystkiego. Od razu mówię, że nie będzie lekko i od razu mówię, że postaram się to wyrazić w kilku słowach, bo jednak zdecydowałam się muzyką wyrazić swoje doświadczenia, swoje przeżycia, więc nie będę mówić za dużo. Przytrafiło mi się kiedyś coś bardzo dziwnego. Z dnia na dzień zachorowałam, straciłam w ogóle panowanie nad ciałem, trafiłam na OIOM i spędziłam tam pół roku. Owocem tego jest ta płyta, ale płyta jest afirmacją. Nie ma w niej żalów, nie ma w niej narzekania. I chyba dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, że nigdy nie pytałam losu dlaczego. No ale do rzeczy. Byłam bardzo młodą dziewczyną, kiedy po prostu z dnia na dzień trafiłam na OIOM i cała sparaliżowana spędziłam tam parę miesięcy. Wyszłam z tego bez śladu. To znaczy jedynym śladem jest moja blizna. Znak mojej siły, nigdy nie chciałam jej zakryć. Po prostu jest to to, co przypomina mi o tym, jak wiele mogę osiągnąć, jakie góry mogę przenosić. I właśnie też tą płytą chcę wam przekazać, że nawet nie wiemy, jak ogromny mamy w sobie potencjał, jeżeli mamy dwie nogi i dwie ręce. Piosenka Gdy nie ma ruchu to jest chyba jedna z pierwszych melodii, jaką napisałam. Razem z tekstem, bo na początku było tak, że ja pisałam tylko melodię, ale nie przychodziły mi do głowy teksty. Po prostu śpiewałam wokalizy, pisałam harmonię, ale nie opowiadałam historii. Gdy nie ma ruchu jest jedną z tych opowieści pierwszych. I teraz właśnie czas na tę piosenkę. Wytrzymać do końca i wierzyć, że uda się. Tam, gdzie życie się kończy, wiozą mnie. Pogarsza się, nie będzie powietrza i słońca, samotny sen. To dopiero początek, ciemność pochłonie mnie. Muzyka.
musisz wytrzymać do końca i wierzyć, że uda się. Wtedy uda się. Nie ma ruchu, nie ma grzechu. Całej takiej drogi, w której jakby wiedziałam, że będę chciała napisać płytę. Wiedziałam też, że ta płyta nie będzie miała w sobie żadnego żalu. Przebije. Posłuchaj, jak serce szlocha i się śmieje. Tu na środku pustej ulicy stoję w tej zabytkowej portowej dzielnicy. Chwili na sen, a kiedy dzień obudzi się, spytam, gdzie są twoje oczy, które tak kochają mnie. Tu bez pańskie wolne
się dzieje? Gdzie się podziały te oczy, które tak kochają mnie? Tu bez pańskie wolne żyją psy. Są łagodne, głodne tak jak ja i ty. Tu bez pańskie wolne żyją psy. Karmi je morski wiatr i sól. Nie dosyć mam tego miasta, nie dosyć silny od dzieciństwa. Wszyscy tu siedzą, razem jedzą, chciała krążą tam i tu. Pogadam z nimi o złodziejach, może też o tych psach. Zapytam o ciebie, czy byłeś tu już dziś. Zapytam o siebie, zapytam, gdy jasność wyłania się z mroku, a przed świt objawia to niebo, szykuje się do tego skoku, o którym nikt jeszcze nie wie. Teraz iść, poczuć wszystko. Prowadzi mnie dziki spokój. Czy mogę być aż tak blisko? Czy nie ma światła bez mroku? Tu bez pańskie wolne żyją psy. Są łagodne, czasem głodne. Śpiewałam, bo ta historia o miłości to będzie właśnie teraz dopiero. To była historia o mieście, do którego myślę, że jeszcze dzisiaj wrócimy. A teraz pójdziemy dalej. Dodam tylko, że ta piosenka była na pierwszym miejscu w czwórce radiowej. Bardzo się podobała słuchaczom i troszkę latała w radiu. Natomiast teraz przejdziemy do następnej polskiej piosenki. Czy widzisz teraz, miły mój, co mówią moje oczy? Niech ta czułość ciągle trwa, bo tylko tak widzę sens dnia i nocy. Kiedyś uwierzyłam, że pewnego dnia zjawisz się. Otworzysz przede mną szczery świat. Pokocham bez żadnych praw. To tak idealnie banalne jest. Kochać kochanym być każdy chce. Tak sobie ostatnio myślę, że na końcu tylko czułość liczy się. Chodź i przytul mocno mnie. Może nie wiesz jeszcze, to dla ciebie składam wciąż najlepszą siebie. Wiedziałam, że jesteś gdzieś, serce drżało wciąż. Trwałam, tak szukałam cię. W dżungli miasta trudno znaleźć się. Ja czułam, że ty tak jak ja, głodny i zmęczony, czekasz na ten jeden znak od dobrej kosmosu strony. Chodź i przytul mocno mnie.
wszechświat nas. I od tej wariackiej pory, gdzieś między rzeczami, słowami i nami, nieuchwytne dobro dzieje się. No chodź i przytul mocno mnie. Może jeszcze nie wiesz, to dla ciebie składam wciąż całą siebie. Czy widzisz teraz, miły mój, co mówią moje oczy? Niech ta czułość ciągle trwa, bo tylko w niej widzę sens dnia. Przytul mocno mnie, to dla ciebie wszystko. Tobie oddać chcę, w co wierzę skrycie. Chodź i przytul mocno mnie, może nie wiesz jeszcze. To dla ciebie składam wciąż całą siebie. Muchas gracias, chicos. Chule, la lengua polaca significa tenderly. Danielowi dedykuję tę piosenkę oczywiście. Teraz zagramy piosenkę, którą jako pierwszą zaśpiewałam na Teneryfie. I to było tak, że przyjechaliśmy tutaj zimą. Ja byłam tuż po nagraniu płyty w Polsce. W pierwszym barze, do którego zeszliśmy po przyjechaniu tutaj na wyspę, w pierwszym barze poznałam Carlosa. I will translate, don't worry. Don't worry, I'm talking very good about you. No, I'm talking the story when I met you the first time in my life. I was very surprised because he just asked me, oh, are you a singer? No, great, come and sing with us. And I was really surprised about this. It was a fantastic moment. And I really appreciate your invitation, me, because they invite me to go on the stage and just to sing with me my Silencio song. And that's the song we are playing now, with big evaluation. Tutte
Czyli 12 moich piosenek, które udało mi się wypuścić na streamingi. Akurat to się zbiegło z wybuchem wulkanu na La Palmie, ale myślę, że to zupełnie nie ma związku, aczkolwiek to nie jest tak, że nie łączyłabym zupełnie tych faktów. Po prostu jest to wybuch energii. Ta płyta jest bardzo różnorodna. Tak jak już troszeczkę się mogliście nawet dzisiaj chyba zorientować, są bardzo różne emocje, różne kolory. Jednym z nich jest taka filmowość. I teraz właśnie zagramy jedną z moich pierwszych piosenek, którą zaaranżowaliśmy na próbach. Tutaj w Los Cristianos, w studio u Gustawa Moliny, Milky Way.
jedna z moich pierwszych piosenek nabrała kształtu właśnie tutaj na Teneryfie i jest jednym z utworów, który usłyszycie na płycie właśnie w tym składzie, który widzicie teraz tutaj ze mną na scenie. Muszę poczuć bardziej ducha Ennio Morricone, Missia Minorota. Thank you.
o tym głosie warto pamiętać. To znaczy, myślę, że wszyscy to o tym wiemy i każdy z nas miał taką sytuację, kiedy czuł zamęt w głowie i nie wiedział, którego głosu już ma słuchać. Ale tego uczyli mnie na filozofii, między innymi Søren Kierkegaard, że ten głos, który przywołuje cię na właściwą drogę, czasami przemawia bardzo cicho. Wczoraj poszłam w góry, miałam zupełnie inny plan, miałam bardzo ambitnie pracować nad książeczką do płyty, bo to już ostatni moment, ostatnia prosta, ale jeszcze wymaga ode mnie dużej koncentracji. Natomiast po prostu ten głos powiedział mi, weź plecak, idź na spacer, bo są tutaj tak piękne miejsca i jestem pewna, że to, co mamy tu, ta natura, pozwala nam usłyszeć siebie i wiedzieć po prostu, co jest ważne w życiu i co warto robić, tak myślę. Czuję dziś pod skórą wszystko, całe to istnienie. Co ze mnie w tobie, niech płynie sobie. Każdy dzień to darowany czas. A kiedy już będzie po wszystkim, nie zapalę papierosa. Wolę być, gdzie góry i drzewa, i spokojnie dalej śpiewać. Od palców stóp nabiorę powietrza, najgłębiej jak potrafię. Uniosę się nad ziemią i rzucę sobie okiem na inne raje. Czuję dziś pod skórą wszystko, całe to istnienie. Ten niepokój lekkie z ziemi oddalenie. Myślałam dzisiaj, że może jednak będzie szansa coś po hiszpańsku zaśpiewać.
Jest na sali jedna osoba wyjątkowa, która może mi w tym pomóc, ale nie wiem, bo jej nie widzę, bo są takie światła. Natomiast jeżeli... Alejandra? Yes. Would you like to sing with me? Okay, let's try. Bésame mucho. Bésame mucho. Sí. Sytuacja improwizowana, ale w towarzystwie Alejandry Merep, która jest wspaniałą artystką, zresztą zaraz się o tym przekonacie, i Gregorego. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fue esta noche la última. Perderte después. Quiero tenerte y cerca mirarme, tus ojos verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Como si fue esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte.
Bardzo dziękujemy, Alejandra Mere. Muchísima gracias. Ladies and gentlemen, drodzy panie i panowie, wszyscy, którzy tutaj jesteście obecni, chciałam wam powiedzieć, że to spotkanie przejdzie do historii, ponieważ nagrywamy koncert i mam nadzieję, że będzie można pokazać go wszystkim tym, którzy są w Polsce, bo bardzo, bardzo chciałabym wystąpić. Wystąpić, po prostu zagrać już jeszcze w tym roku w Polsce. Ten rok to już się kończy, ale wiosna przed nami. W każdym razie jesteście częścią tego wydarzenia, bo nie chcę używać wielkich słów, ale na przykład Jim Morrison uważał, że performance to jest akt takiej wspólnej radości, i nigdy nie wiadomo, co się zdarzy, bo to jest wymiana energii. Wszystko to, co dzisiaj się dzieje, ja odbieram bardzo pozytywnie. Bardzo gorąco wam naprawdę dziękuję za to, że przyszliście. To oczywiście jest dla mnie też bardzo ważny dzień, bo pierwszy raz płyta Transformacja jest grana na żywo z pełnym składem, z pełnym zespołem.
Bardzo dziękujemy. Na albumie są dwie piosenki w języku angielskim, między innymi właśnie Love Me, oprócz tego Go On, która była jako pierwsza dzisiejszego wieczora. Dobra, to gramy dalej. W takim razie, słuchajcie, Przyczółek Grochowski, moje osiedle, z którego się wywodzę, w którym się urodziłam w Warszawie, będzie wspomniany w tej piosence. Piosenka bardzo osobista, o bardzo mocnym rockowym zabarwieniu, a to zasługa producenta, o którym wspomnę dzisiejszego wieczora, to jedyny moment. Album Transformacja w większości produkowany był przez Adama Burzyńskiego, współtwórcę Kazika na żywo. Na całym albumie słychać absolutnie fantastyczne gitary basowe, które nagrał Marcin Ciempiel, znany z Oddziału Zamkniętego, z zespołu Tilt, Manam i Apteka. I to właśnie takie dwa bardzo mocne filary, które słychać na albumie Transformacja. Natomiast utwór Love Me jest współautorem tekstu, jest Rafael Mrowiński. Się w słońcu o świcie. I tak, kochani, właśnie zaklinam rzeczywistość, żeby
tak gdzieś tam powiedziałam, że w piosenkach jest miejsce na to, żeby te idee, które są takie trochę naiwne, żeby nabierały mocy sprawczej i żeby po prostu realnością stawały się te dobre rzeczy. I uważam, że w piosenkach powinna być właśnie mowa o tych dobrych rzeczach. Wtedy to tak jakoś to tak ta siła zła się wycofuje gdzieś tam. I o tym teraz będą te dwie następne piosenki. Warszawa. Niż noc zgubił się świt, schował
kiedy synku spytasz mnie. Okej. Utwór finałowy, może bardzo dobrze, że taki. Aczkolwiek rozstańmy się we wspaniałych nastrojach pełnych nadziei. Piosenka opowiada o wojnie i jest bardzo mocnym protest songiem. Natomiast odnosi się do tej blizny, którą mam tutaj i do mojego osobistego doświadczenia, kiedy doświadczyłam wojny we własnym organizmie i wiem, jak bezsensowną jest to sprawą. Dlatego obserwuję to, co się dzieje i chciałabym, żeby ten szatan już sobie poszedł. Bardzo wam dziękujemy.
To naprawdę nasze wspólne dzisiaj przeżycie. Gracias chicos, gracias, muchas gracias. Mark Gregory Carello, Duque, Luca Pigino, Paolo Szalo, Carlos Esteves. E io, Gina D'Amalfi, czyli Marta Żurek-Kondraciuk. So, we play very quiet song. Very quiet song, I'm sure for diapers will be good. A lullaby. I'm sure. Thank you.
porto più solitudine, non smetterò mai di sognare. Un aplauso, Corina.